To jest piękne. Motocykle są, powiem wam, piękne. Motocykle to miłość. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema widzowie, jesteśmy na warsztacie, jak Oskar, twój bombardier. Super, wyregulowaliśmy klamkę sprzęgła i do zmiany biegów nóżkę obniżyliśmy trochę. No fajnie, wczoraj nim jeździłem. Powiem wam widzowie, normalnie bardzo fajny sprzęt. Sprzęgło fajne bardzo. Lepsze niż Raptor ma, takie bardziej jest dla mnie lżejsze do zacisku, a na Raptorze mi gorzej jest. Wczoraj też Raptorem jeździłem i wczoraj Bombardierem, Kajosem i Husky. No i Bombardier, fajna sprawa jest. Patrzcie, we dwóch nie można jeździć. Tu jeszcze? Nie można. Tu. 650. Black ekipa. Plus 50 koni już jest dodane. Opony. Już brudny był wczoraj. Tu błoto. A Kajos, nie chcecie Kajosa zobaczyć? Ja wam Kajosa mogę pokazać, jak on wygląda. To jest po prostu brudne. Tu jeszcze, patrzcie, tu. Całe, na klamce nawet. A jak Oskar się Bombardier sprawuje? Dobry. Dobry. Co, Kajosa wpłuczemy? Zamknąć to? A niech będzie otwarte. My tam wkupcone mamy czas. Mamy czas. Ciepło ucieka, nie? Tu Raptor ma opolki piękne. Wczoraj jeździłem i tym. I tym, i on tą husarną, i tym bombardierem. A wy też macie tą regulację. Nie no, sprzęty piękne są. Czekaj, ja zmienię. Ale to, patrzcie, na enduro machine prawie się zrobiło. Muszę go wytrzeć. O, pięknie. Ten bombardier. Oczywiście. Powiem wam widzowie, Bombardier, idealna sprawa to jest. Kładzik idealny. Na mnie nawet dobry, no od 16 lat, ale na mnie, no fajny bardzo Bombardier. Oskar, dobry zakup nam moje zrobił. Dobry zakup tego Bombardiera. Mi się tak podoba. Tu Yamaha Raptor 700. Jest dobrze, jest dobrze. Jest git, jest git. Bombardier. Sześćset pięćdziesiąt. No. RR Moto, polecamy. Polecamy RR Moto, Bombardier. Nie jest RR Moto, ale Bombardier jest. Kajos. Kajos też brudny.
Ale opony w ogóle nie wygryte. Tu. Są nowe, możliwe. Aha. Ty, tutaj, i tu, tam. A bombardier piękny, tak się sprawuje. Tak się sprawuje. Piękny, po prostu piękny. Bombardier. Odejdź, synuś. Czekaj. Ile Kajo zrobił? Prawie 1,5 km. Bo to godziny. Jak tobie nim wczoraj jeździło? No powiem ci, tata! To jest piękna sprawa. Piękna sprawa? Piękna. Po prostu piękna sprawa, widzowie! Taki bombardier, jedyny w Polsce. Jedyny taki. Piękny. Dobra, panie, może jechać. Super, dziękuję. To te wlepy, co ma Juri, w ogóle Jerry i my, to są niezwykłe wlepy. Jeździł, dzisiaj ma małą robotę, nawet bym powiedział, że dużą robotę. Jak jest? Ile? A dlaczego? No bo patrz, ile tu tego jest tam. A kto tak ubrudził? Ty. No ja. Teraz ja przejmuję stery. Tata myje. Zobaczmy, jak u mnie paliwo w górze jest, widzowie. Oj, nie odkręć. Za mocno jest do końca. Teraz tata przejmuje stery. Kajo sam myje. Naszego. A Josa? No niestety, jak ktoś wróci, to drugi mu pomaga, czyli tata mi. Czekaj, tata! Patrzcie, co się stało. Ten gromadny. Ten, co dopiero brudny jest. Ale nie jest brudniejszy niż oto ten kładzic. Kajo! Idzie, widzowie. Raz za razem! Najpierw ten, a potem ten! Vlog też o bombardierze wleciał. Już i pyk. Już.
Piękny Kajo, tu stoi Kajo, tam stoi Kajo, ale kład, tam stoi Husky Cross. Więc nasze sprzęciki, one są piękne, widzowie, piękne, po prostu piękne. To jest piękne. Motocykle są, powiem wam, piękne. Motocykl to miłość. Po prostu on jest piękny. Ja normalnie, moja ulubiona pasja to motocykl. Po prostu pasja, widzowie. Dziadek mi pokazał, co to jest motocykl. Ja pomyślałem, no dobra, fajne. Fajne jest, po prostu bardzo fajne. Mówię, no dobra. Tak chciałem mieć motocykl i mam. Husqvarna 6-5. To jest zawodowy motocykl. Nie, no może zawodowy to nie. Tak dla 10, no to wiecie. Tu już jest dodane ponad 100 koni. Black ekipa też ma ponad 100 koni, nie 50. Jak mówiłem Oskarowi, tylko ponad 100 nawet, bo źle powiedziałem. Ponad 100 koni to dodaje. Nie no, czekajcie. No, 50. To dodaje 50 koni. A to dodaje 500 koni! Black ekipa! Black ekipa! Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro!